Bardzo mi miło przywitać w programie Radia Chrystusa Króla księdza Dawida Pietrasa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. Witam serdecznie panią redaktor, witam całą Polonię, która słucha i również słuchaczy w Polsce. Ksiądz Dawid Pietras powie nam dzisiaj na temat odpustów. Czym są odpusty i jak je zdobywać? Myślę, że katecheza bardzo nam potrzebna. Zdecydowanie, pani redaktor, tym bardziej, że przeżywamy czas Wielkiego Postu. Ostatnią katechezą pozwoliłem sobie wprowadzić w tematykę tego jakże ważnego okresu liturgicznego. No i wiemy, że naszym zadaniem jest pokutować. Tak? Naszym zadaniem jest pokutować w tym czasie właśnie pokuty. Nawracajcie się, pokutujcie i tak dalej, wzywa nas Kościół słowami Pana Jezusa. I właśnie takim wspaniałym narzędziem odpokutowania za nasze grzechy są odpusty. O tym trzeba mówić, mówić dużo, mówić głośno. Ja mogę sam powiedzieć, że dla mnie odkrycie odpustów było takim wielkim odkryciem też głębi tych zagadnień, w które dzisiaj sobie wejdziemy. Czym są odpusty w Kościele katolickim? No, kochani, to wielka sprawa. No, wiadomo, że niektórym odpusty to kojarzą się z średniowieczem, tak, z jakimś nadużywaniem, sprzedażą odpustów. Ja już nie chcę wnikać, jak to rzeczywiście wyglądało, no ale tak się jakoś kojarzy, prawda, że tam gdzieś kiedyś może jakieś odpusty były, sprzedawali, no odpusty były nadużycia, albo to taki odpust, no to jest dzień w Kościele raz do roku, kiedy wspomina się patrona. Dawniej już jakieś tam różne stragany przyjeżdżały, można było kupić różne gadżety, jojo i tak dalej. No więc to jest odpust. No więc to takie dwa skojarzenia zapewne u jakiejś tam sporej grupy ludzi. Ale my, wierni Kościoła katolickiego, chcemy spojrzeć o wiele głębiej na to zagadnienie. I na początku definicja odpustu. Co to jest odpust? Uwaga, posłuchajmy. Odpust jest darowaniem kar doczesnych spowodowanych przez grzechy ciężkie i lekkie, odpuszczone już co do winy w spowiedzi świętej lub za grzechy powszednie uczynione po spowiedzi świętej w łasce uświęcającej. A więc to, co nasuwa się na początek, już wsłuchując się w tę definicję, to to, że odpust nie jest odpuszczeniem grzechów. Znaczy, ewentualnie jest odpuszczeniem grzechów tych lekkich win, lekkich, powszednich, będąc w łasce uświęcającej i zarazem kar doczesnych, które one za sobą pociągają. Kiedyś pamiętam takiego młodego człowieka, który biegł do kościoła, bo mówi, dzisiaj można zdobyć odpust zupełny, jakiś to był rok jubileuszowy wtedy, i mówi, dlatego idę do kościoła. Ja mówię, a byłeś u spowiedzi? No nie. No przecież odpust daje odpuszczenie grzechów. Ja mówię, nie. Odpust daje darowanie kary doczesnej za grzechy już przebaczone w sakramencie pokuty albo za grzechy powszednie uczynione w łasce uświęcającej, tak? No więc, kochani, odpust ściśle nie jest darowaniem grzechów, od tego jest sakramentalna spowiedź, ewentualnie namaszczenie chorych też, prawda, można zbudzić akt żalu doskonałego połączony z pragnieniem spowiedzi sam w sobie. Doskonały akt żalu, czyli z miłości do Boga, już gładzi grzechy ciężkie, jest się już w łasce uświęcającej, to oczywiście nie zwalnia od skorzystania ze spowiedzi świętej najszybciej jak się da. Ale no, każdy z nas wie, jak wracamy do łaski uświęcającej. Oczywiście musimy być w łasce uświęcającej, by zdobywać odpusty. Więc jest to darowanie kar za grzechy przebaczone już co do winy w sakramencie pokuty. Skąd się wzięły odpusty, można by się zapytać. No, ktoś powie, no to Kościół wymyślił odpusty i tak dzisiaj tu praktykuje. No to właściwie można powiedzieć, że praktyka odpustów ma swoje korzenie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Wiemy, że zapewne grzechy jak zabójstwo, cudzołóstwo, apostazja były bardzo długie pokuty. No i przypuśćmy, taki chrześcijanin pokutował długo, był wyłączony z pewnych praktyk religijnych. No i przyjeżdżał biskup i mówi, no to ja tobie z tych 10 lat pokuty skracam czas pokuty do 2, bo tak gorliwie pokutujesz, twój kapłan ciebie chwali, że tak poważnie podjąłeś pokutę, skracam ci tę pokutę. I tutaj, kochani, widzimy pierwsze odpusty, czyli darowanie kary za grzechy.
konkretnie darowanie pokuty za grzechy danemu pokutnikowi. To już są pierwsze odpusty, więc one się biorą z praktyki chrześcijańskiej pierwszych wieków. Pokutnicy mogli spełniać dobre uczynki dla Kościoła, by uzyskać skrócenie lub darowanie kar pokutnych. Z czasem pojawia się praktyka przenoszenia tych skutków odpustu na zmarłych, którzy, jak wiemy, zatrzymani są w czyśćcu, nie zdążyli jeszcze zadośćuczynić, odpokutować za swoje grzechy, za życia. A więc tu Kościół w pewnym momencie w swojej mądrości rozeznaje, że skoro my jesteśmy jeszcze na ziemi, mamy pewną wolność w modlitwie, możemy modlić się za zmarłych, no to też możemy w jakimś sensie za nich odpokutować. Nie możemy im przymnożyć ich zasług, tym duszom, które są w czyśćcu, bo ilość zasług ich pozostaje dokładnie taka, z jaką została ich śmierć, natomiast my możemy im skrócić czas pokuty. Więc nie możemy im przymnożyć stopnia chwały w niebie, a naszymi modlitwami, bo nie możemy za nich zasługiwać, ale możemy im skrócić czas pokuty. Możemy przyczynić się, żeby ta kara doczesna, czyli kara trwająca do czasu w czyśćcu, została im skrócona lub zupełnie darowana. A więc Kościół na pewnym etapie swojego rozwoju, bo jest organiczny rozwój pojmowania pewnych rzeczy, dogmatów w Kościele, tu, kochani, rozeznaję, że odpusty możemy zdobywać też nie tylko za siebie, ale też za zmarłych. Pan Jezus mówi do Piotra: Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Odpustów więc udziela Kościół Święty. I tu w kodeksie prawa kanonicznego czytamy, kanon 992, tak trochę jako kanonista mówię, czytamy, że odpustów więc udziela Kościół, który jako sługa odkupienia autorytatywnie rozporządza i dysponuje skarbcem zadośćuczynień Chrystusa i świętych. No, pięknie to w kodeksie prawa kanonicznego sformułowano. Krótko i na temat. A więc tym depozytariuszem, tym, który posiada te skarby duchowe, tych zadośćuczynień Chrystusa, bo Chrystus, składając swą ofiarę, nieskończenie zadośćuczynił za wszystkie grzechy. Złożył ofiarę Bogu Ojcu za nasze grzechy, a więc jakby nadrobił, można powiedzieć, tak, brak naszej miłości. I te zadośćuczynienia Chrystusa, ale też i wielu świętych, jak święty Jan Wianney kiedyś fajnie w jednym z kazań powiedział, że niektórzy święci pokutowali więcej za swoje grzechy, niż musieli pokutować. Więc jest pewien nadmiar, tak, tych pokut, tych zadośćuczynień Matki Najświętszej, świętych. To oczywiście i tak jest nieskończenie mniej niż zadośćuczynienie samego Chrystusa, bo to jest nieskończone. I tymi zadośćuczynieniami, tak, dysponuje Kościół jako pewnym duchowym skarbcem. Możemy sobie wyobrazić taki duchowy skarbiec tych zadośćuczynień Chrystusa i świętych. I ten skarbiec przez ofiarę Chrystusową jest nieskończony. I teraz Kościół ma tak wielki autorytet, że może rozdzielać te zadośćuczynienia Chrystusa i świętych pod odpowiednimi, określonymi przez siebie warunkami swoim wiernym, żywym i zmarłym. No, ogromna jest władza, jaką ma papież, jaką ma kolegium biskupie, jaką ma Kościół. A więc tak to pokrótce moglibyśmy zdefiniować i tak te najważniejsze pojęcia poustawiać. Ale idziemy dalej w pojęciach, bardzo ważnych, bo musimy sobie dokładnie tutaj poukładać pewne rzeczy. Tak, grzech, jak wiemy, popełniony przez człowieka, rodzi winę i karę. I są dwa rodzaje kary za grzechy, czyli potrzeby odpokutowania jej. Jest kara wieczna, to jest piekło, za grzech ciężki, czyli śmiertelny, i kara doczesna, czyli trwająca aż do czasu, pewna pokuta trwająca aż do czasu na ziemi, tak, lub po śmierci w czyśćcu, też jest to kara doczesna, jak mówiłem już, do czasu trwa. Kara doczesna jest za grzechy powszednie, czyli lekkie, a jeżeli odpuszczany jest nam grzech śmiertelny w sakramencie pokuty, czyli w inny sposób uzyskujemy łaskę przebaczenia grzechu śmiertelnego, to kara wieczna, czyli piekło, zamieniana jest na karę doczesną, czyli czyściec lub pokuta na ziemi. Myślę, że te pojęcia są dla nas raczej jasne. A więc odpusty dotyczą kary doczesnej, nie kary wiecznej, czyli piekła, bo tego trzeba przebaczenia grzechu ciężkiego, ale odpusty dotyczą kary doczesnej,
tak, którą trzeba odpokutować do czasu na ziemi lub w czyśćcu, bo tam czasowe jest to nasze pokutowanie. Tego się domaga Boża sprawiedliwość. Bóg chce nam przebaczyć grzechy ciężkie, poprzednie. Bóg chce nam darować karę wieczną, czyli piekło, przebaczając nam nasze grzechy śmiertelne, ciężkie, ale nie pozostawia tych grzechów bez karania. Doskonałość Boga, Jego nieskończoność, Jego nieskończona świętość domaga się, byśmy odpokutowali nasze grzechy. Jest nieskończenie doskonały. Musimy na nasze grzechy zadośćuczynić, musimy za nie odpokutować. No tylko chrzest gładzi zupełnie wszystkie grzechy i wszystkie kary za grzechy. To jest niesamowite. Chrzest ma taką moc. Ktoś zaraz po chrzcie zmarł, idzie wprost do nieba. To chrzest łączy się z całkowitym odpustem. A jeżeli po chrzcie świętym dalej grzeszymy, no to niestety musimy za wszystkie nasze grzechy odpokutować. Oczywiście, jak wiemy, spowiedź święta też w jakimś stopniu daje nam darowanie kary doczesnej. To jest jakaś forma też odpustu cząstkowego. Ale zasadniczo za te grzechy musimy odpokutować. Jak dzielimy odpusty? Odpusty dzielimy na zupełne, czyli całkowite darowanie kar za grzechy, kar doczesnych, tak, podkreślam, za grzechy, przebaczone już co do winy w sakramencie pokuty. I odpusty również rozróżniamy jako cząstkowe, czyli darowanie jakiejś części kary, może większej, może mniej, trudno to zmierzyć, tak? Jakąś ilość darowanej kary, konkretną ilość. To wynika z pewnej gorliwości, z jaką wykonujemy dany czyn, z pobożności, czy z samej wartości wykonywanego dzieła, obdarzonego łaską odpustu, czy zupełnego, czy cząstkowego. A więc odpusty, które są darowaniem kary doczesnej za grzechy, a więc darowaniem pokuty, którą musielibyśmy wypełnić, by wyrównać Bożej sprawiedliwości na ziemi lub w czyśćcu, dzielimy na zupełne, czyli całkowite darowanie tejże kary i cząstkowe, czyli jakiejś części kar, które musimy odbyć. Możemy, jak już powiedziałem, zdobywać te odpusty za siebie lub ofiarować za duszę w czyśćcu. Nie musimy nawet wskazywać konkretnie za którą duszę, podawać nazwiska, imienia. Można zostawić to Bogu czy Matce Najświętszej. Bóg wie, komu dar ten jest potrzebny. Więc możemy po prostu za jakąś duszę zmarłą i tyle. A może za konkretnego, tak, człowieka. Jeśli on już nie jest w czyśćcu, nie daj Boże jest potępiony, czy jest w niebie, to Pan Bóg przelał łaskę odpustu na inną duszę w czyśćcu cierpiącą. Nic się nie zmarnuje. A i nam przymnoży łaski. Oczywiście, jeżeli spełniamy te czyny miłosierdzia wobec naszych zmarłych i za nich ofiarowujemy odpusty, to sami zaskarbiamy sobie miłosierdzie i też mamy darowaną jakąś część kar za grzech, bo Bóg jest sprawiedliwy. Jak nam powiedział, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Czyniąc miłosierdzie, zdobywając odpusty za zmarłych, sami dla siebie zaskarbiamy odpusty i sami, znaczy miłosierdzie dla nas. To jest coś niesamowitego, dlatego sam osobiście w moim życiu duchowym, w praktykach religijnych, wolę zdobywać odpusty za zmarłych niż za siebie, bo to jest podwójna korzyść. Nigdy nie możemy zdobywać odpustów zupełnych czy cząstkowych za żywych, za innych żywych. Każdy żywy sam za siebie pokutuje. Taka jest zasada. Nie mogę zdobyć odpustu zupełnego za kogoś, za jakiegoś sąsiada, który grzeszy. Mogę się modlić o jego nawrócenie. Jeśli ta łaska na niego przyjdzie, on będzie musiał sam swe grzechy odpokutować. Wyjątkiem jest, tak jak powiedziałem, jedynie możliwość zdobycia odpustu za zmarłego. Bo oni już za siebie pokutować nie mogą, ani zdobywać żadnych zasług na niebo. Im możemy przyjść z pomocą poprzez dar odpustów. Odpusty zupełne możemy zdobywać tylko raz w ciągu doby. Zniesione zostały odpusty, według których można było zdobywać wiele odpustów zupełnych w ciągu jednego dnia. Dzisiaj wyjątkiem jest tylko odpust na moment zagrożenia życia, na moment bliski śmierci. Można po raz drugi zdobyć odpust zupełny wtedy. Dajmy na to, ktoś rano zdobył odpust zupełny, ale wieczorem tak się źle poczuł, wzywa księdza, umiera, otrzymuje drugi odpust z jednego dnia, jednej dobie. To jest jedyny wyjątek, gdzie możemy zdobyć dwa odpusty zupełne w ciągu jednego dnia. Wszystkie inne odpusty, które dawniej istniały, zostały zniesione. Ale o tym sobie jeszcze powiem, o tych dawnych odpustach, to jest też bardzo ciekawe zagadnienie. Więc kochani, tak by można było ogólnie opisać, czym są odpusty, czy są darowaniem kary doczesnej, za kogo możemy je zdobywać, w jakich, można powiedzieć, mechanizmach duchowych
Są one udzielane za pośrednictwem Kościoła, czy są to zadośćuczynienia Chrystusa i świętych, rozdzielane tak według prawa kościelnego, które najwyższy ustawodawca, to jest papież, dookreśla, za kogo możemy je zdobywać i tak dalej, i tak dalej. Teraz pójdziemy do odpustów zupełnych. Przy nich zatrzymamy się dłużej niż przy odpustach cząstkowych, ale jest to bardzo ważne. Otóż mamy pewne warunki uzyskiwania odpustu. Zaraz sobie powiemy, jakie odpusty w ogóle za co możemy zdobywać. Myślę, że to w ogóle będzie bardzo ciekawa katecheza. Ale jakie są warunki uzyskania odpustu zupełnego? Pierwszy warunek to jest wykluczenie przywiązania do grzechu. Więc kochani, musi być w nas jakaś wewnętrzna, jakieś pragnienie wewnętrznej szczerej przemiany, jakieś pragnienie zerwania z nałogiem. Jeżeli brak tej dyspozycji, tak, więc jeżeli jest jakieś przywiązanie do grzechu mimo wszystko, ale jesteśmy w łasce uświęcającej, to odpust nie będzie zupełny, tylko cząstkowy. Ale tym się nie musimy aż tak martwić, no bo może być odpust cząstkowy na przykład 97%. Tak procentowo trochę to ujmuję, to dziwnie brzmi, ale no tak to możemy też rozumieć, tak, że nie będzie to odpust zupełny, bo nie jestem w pełni jakby dyspozycji, bo gdzieś tam jakieś przywiązanie do grzechu istnieje we mnie, ale będzie wielki odpust cząstkowy, ogromny odpust cząstkowy, może nie w 100%, tak, niezupełny, ale gdzieś tam bliski zupełności. No to i tak już ogrom łaski, to i tak już wielkie darowanie kar, kochani, to już jest wielka sprawa. A więc pierwszy warunek to wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu. Drugi warunek, wykonanie czynności obdarzonej odpustem. Zaraz sobie powiemy, jakie to czynności. A więc Kościół dookreśla konkretny czyn pobożny, żeby do niego można było zdobyć odpust zupełny. Tak? Trzeci warunek to w łasce uświęcającej trzeba być. Spowiedź może być gdzieś tam wcześniej, na przykład miesiąc wcześniej, tak? Nie jest tak, że przed każdym odpustem trzeba pójść do spowiedzi. No, trzeba być w łasce uświęcającej. To jest warunek. A kto, kiedy on był u tej spowiedzi, nie ma już większego tutaj znaczenia. A więc, kochani, bycie w łasce. Przyjęcie komunii świętej. Może to być komunia święta poza mszą. Przyjęcie komunii świętej jest tu warunkiem. Chodzi o komunię sakramentalną, nie duchową, sakramentalną. Odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Zasadniczo przy tych odpustach, które są wymienione, mówi się o modlitwie Ojcze Nasz i Wierzę w Boga. O tej krótszej wersji, czyli o składzie apostolskim, ale w konstytucji, którą czytałem na temat właśnie tutaj, na temat odpustów obecnego ustawodawstwa kościelnego, jest mowa o jakiejkolwiek modlitwie. No, więc myślę, że tego możemy się trzymać, ale też możemy sobie postanowić, że zawsze przy odpustach odmawiać będziemy Wierzę w Boga i Ojcze Nasz i przynajmniej jest ta pewność, że tutaj jest to spełnione, tak? Ten warunek modlitwy w intencjach papieskich. I teraz nie chodzi tutaj o modlitwę w intencjach samego papieża, że polecamy papieża Franciszka, żeby Pan mógł się nim opiekował i tak dalej. Nie. To też będzie ważne, jeśli ktoś odmówi te modlitwy za papieża. Ale tu chodzi bardziej w intencjach, które nosi w sercu papież. Papież też wyznacza na poszczególne miesiące jakieś pewne intencje, według których mamy się modlić, tam chociażby te intencje misyjne. Więc chodzi o taką łączność z Kościołem, o jedność z Kościołem. To jest bardzo ważny warunek. A więc, kochani, jeszcze raz, jakie są warunki ogólne uzyskania odpustu zupełnego? Podkreślam, zupełnego. Bo to jest bardziej skomplikowane niż przy odpustach cząstkowych. Pierwsze, wykluczenie przywiązania do grzechu. Drugie, wykonanie czynności obdarzonej odpustem. Trzecie, bycie w łasce uświęcającej. Czwarte, przyjęcie komunii. I pięć, odmówienie modlitwy w intencjach papieskich. My nie musimy tych intencji znać, Pan Bóg je zna. Po prostu w intencjach, w których modli się papież, modlimy się modlitwą Ojcze Nasz, Wierzę w Boga lub jakąś inną. Między tymi wszystkimi czynnościami musi być pewna jedność i intencja zdobycia odpustu. Więc odpustów nie zdobywa się tych zupełnych jakby machinalnie za pewne czyny pobożne, ale musi być konkretna intencja zdobycia tego odpustu. Dlatego tego dnia przyjmie komunię, prawda, pomodlę się w intencjach papieskich i dany czyn pobożny wykona. Jakie więc są te czyny pobożne, za których pod tymi ogólnymi warunkami możemy uzyskać odpusty zupełne, a więc całkowite darowanie kar za grzech odpuszczony już w spowiedzi,
lub uczynione w łasce uświęcające grzechy powszednie, tak od ostatniej spowiedzi, za siebie lub za zmarłego. Otóż, kochani, z odpustów, które możemy uzyskać każdego dnia, odprawienie adoracji Najświętszego Sakramentu przez pół godziny, czy to przed Najświętszym Sakramentem wystawionym w monstrancji, czy to przechowywanym w tabernakulum, nie ma to znaczenia. Kochani, pół godziny adorowania Pana Jezusa łączy się z możliwością uzyskania odpustu zupełnego. Jeśli adoruje się krócej, odpust będzie cząstkowy. Przy nim, przy odpuście cząstkowym, nie musi być przyjętej komunii, nie musi być modlitw w intencjach papieskich, ale sobie jeszcze o tym powiemy. Ale jeżeli chcielibyśmy zdobyć odpust zupełny za pół godziny adoracji, czy to w tabernakum, czy wystawionego Pana Jezusa, musi być do tego jeszcze przyjęta komunia i modlitwy w intencjach papieskich. Co jeszcze możemy, jakie odpusty zdobywać codziennie? Pobożne czytanie Pisma Świętego przez pół godziny, z szacunkiem do Bożego Słowa oczywiście, jako czytanie duchowe. I tak samo jak przy adoracji, krótsze czytanie Pisma Świętego, zawsze odpust będzie cząstkowy, jeśli oczywiście jesteśmy w łasce uświęcającej. Odprawienie drogi krzyżowej. No właśnie, ale musi to być droga krzyżowa, gdzie jest ona prawnie erygowana. Tam są takie krzyżyki przy poszczególnych obrazach, tak, drogi krzyżowej, 14 stadni, więc musi to być droga erygowana formalnie, nie może to jakaś tam na dziko gdzieś postawiona, prawda, jakieś krzyżyki ktoś postawił. Musi być formalnie przez Kościół erygowana droga krzyżowa, uznana. Należy rozmyślać nad męką pańską, po prostu nawet przechodząc jakby od stacji do stacji, patrując się w te wydarzenia, które tam się działy. Jan Paweł II miał taką praktykę, on wielokrotnie gdzieś tam lubił drogę krzyżową, szedł, mógł zobaczyć odpusty za każdym razem, jeśli to były stacje oficjalnie erygowane. Nie trzeba przechodzić od stacji do stacji, jeżeli jest to publiczne odprawianie drogi krzyżowej, jak często w Wielkim Poście mamy, wystarczy, że idzie sam prowadzący czy ministranci, a jeżeli sami, to winniśmy, zdaje się, od stacji do stacji wtedy przechodzić. Jeśli jesteśmy sami. Tak? Kto w ten sposób z powodu słusznej przeszkody, na przykład choroby, podróży, zamknięcia kościoła i tym podobne, nie może odprawić drogi krzyżowej według podanych warunków, zyskuje odpust zupełny, jeśli przynajmniej przez pół godziny odda się pobożnemu czytaniu lub rozważaniu męki Pana Jezusa. A więc, kochani, tutaj jest też możliwość przez pół godziny rozważania męki naszego Pana, jeżeli nie możemy być przy tych stacjach drogi krzyżowej fizycznie, tak? Fizycznie być obecni. Za co jeszcze możemy uzyskać odpusty zupełne pod ogólnymi przytoczonymi przeze mnie wcześniej warunkami? Odmówienie części różańca, więc 0,5 różańca, i to musi być odmówiona część różańca w rodzinie, to jest ciekawe, w społeczności zakonnej lub w stowarzyszeniu publicznym, jeśli to miałoby być wspólnotowo. To są te warunki. Rodzina, społeczność zakonna lub stowarzyszenie publiczne. Jeżeli odmawiamy sami, to musimy to uczynić w kościele lub kaplicy. No właśnie. I trzeba odmawiać 0,5 różańca, dodać rozmyślanie tych tajemnic. Przy publicznym rozważaniu różańca trzeba zapowiadać odmawiane tajemnice według przyjętego zwyczaju. No to zawsze się dzieje raczej, tak? A więc za część różańca możemy uzyskać odpust zupełny. Ale uwaga, jeśli to mamy czynić samemu, musi to być w kościele lub w kaplicy. No, ciekawe są takie pewne warunki, do których jest to tutaj, które są stawiane, tak? No i na terenie Polski obowiązuje odpust zupełny za odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego, ale przed Najświętszym Sakramentem odmawianego, czy w tabernakulum, czy wystawionym, nie ma znaczenia. Odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego przed tabernakulum czy przed wystawionym świętym sakramentem, łaska odpustu zupełnego. Osoby chore lub z innej racji zmuszone pozostać w domu mogą odmówić koronkę w domu w celu uzyskania odpustu zupełnego. Ciekawe, ale tak rozumiem, że to też musieliby przyjąć komunię świętą, na przykład ksiądz przyjdzie z komunią do chorego, no właśnie, może być komunia poza mszą, więc w tym momencie osoby chore lub z innej racji zmuszone pozostać w domu nie muszą przed tabernakulum tej koronki odmawiać, przed wystawionym świętym sakramentem, mogą to zrobić w domu. No ciekawe. W innych przypadkach odpust będzie cząstkowy, więc koronka do Miłosierdzia Bożego zawsze daje nam łaskę odpustu cząstkowego. Na to wygląda.
kochani, jakie są jeszcze odpusty? Więc to jest 5 odpustów, które można uzyskać codziennie. No, tak jak podkreślam, ten dotyczący koronki do Miłosierdzia Bożego obowiązuje na terenie Polski. Nie wiem, czy na terenie innych krajów, czy na terenie USA, tego nie wiem. Odpusty zupełne, które można uzyskać w oznaczonych dniach. Wszystkiego nie będę czytał, przeczytam te najciekawsze. Najciekawsze, oczywiście zdobycie odpustu zupełnego, jeśli chodzi o konkretny dzień, może mieć miejsce od południa dnia poprzedzającego aż do północy kończącej dzień oznaczony. Według tutaj liturgiczny dzień uroczystości rozpoczyna się poprzedniego dnia wieczorem. Tak? A więc, kochani, tak. Publiczne, pobożne odmówienie hymnu Veni Creator, czyli o Stworzycielu Duchu przyjdź, 1 stycznia, tak, czyli w uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi i w uroczystość zesłania Ducha Świętego. No, ciekawe. Za pobożne odmówienie po przyjęciu Komunii Świętej modlitwy oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu, przed obrazem Pana Jezusa ukrzyżowanego w każdy piątek Wielkiego Postu. To jest odpust zupełny, w inne dni czwartkowe. Za pobożne i uroczyste odmówienie przed tak wielkim sakramentem z wezwaniem i modlitwą w Wielki Czwartek i w uroczystość Bożego Ciała. Dalej, za pobożny udział i ucałowanie krzyża w Wielki Piątek jest dar odpustu zupełnego. Za odmówienie w jakiejkolwiek używanej formule przyrzeczeń Chrztu Świętego w czasie nabożeństwa w Wigilię Paschalną albo w rocznicę własnego chrztu. No właśnie, to robię z tymi, co są u mnie w kierownictwie duchowym. Zdzwaniamy się w dzień rocznicy ich chrztu i odnawiamy ich chrzest. Wtedy oni idą do kościoła, przyjmują komunię, by zdobyć odpust zupełny. Za co jeszcze? Za pobożne, publiczne odmówienie aktu wynagrodzenia Jezu Najsłodszy w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezus. W inne dni odpust cząstkowy. Co jeszcze? Pobożne ucałowanie przedmiotu kultu religijnego, krzyża, różańca itd. poświęconych przez papieża lub biskupa, oprócz odpustów cząstkowych, wierny może uzyskać odpust zupełny w uroczystość apostołów Piotra i Pawła, gdy odmówi dodatkowo wyznanie wiary. Co tu jeszcze? Pobożne, o właśnie, to nas interesuje. Za pobożne, publiczne odmówienie aktu oddania się rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi w uroczystość Chrystusa Króla. Pięknie. Dalej, za pobożne nawiedzenie cmentarza i równocześnie pomodlenie się za zmarłych, chociażby tylko w myśli, od 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny za jednego zmarłego. Tak, za zmarłych, tak? Każdego dnia za jednego zmarłego. A więc to są te odpusty od 1 do 8 listopada, a te są konkretnie już za zmarłych, za nawiedzenie cmentarza. Ale w dzień zaduszny wystarczy pobyt w kościele, bo za nawiedzenie kościoła lub kaplicy, odmówienie tam Ojcze Nasz, wierzę, można w dzień zaduszny uzyskać odpust zupełny. Za co jeszcze? Za publiczne odmówienie hymnu Ciebie Boga wysławiamy w ostatni dzień roku jako podziękowanie Bogu za otrzymane łaski. Pięknie. To niesamowite, kochani, odpust zupełny. Za przyjęcie pierwszej komunii świętej. Ciekawe. Albo za pobożny udział w ceremonii pierwszej komunii świętej. Ciekawy jestem, w ilu kościołach, gdzie pierwsza komunia ma miejsce, ta uroczystość jest jakaś poprowadzona, wspólnie modlitwa o zdobycie odpustu zupełnego. Ciekawy jestem, ilu z nas ma świadomość tego, że za przyjęcie pierwszej komunii, udział w tej ceremonii można uzyskać odpust zupełny. No, co dalej? Odpustu zupełnego może dostąpić kapłan, który odprawia pierwszą mszę świętą, czyli prymicję, lub obchodzi jubileusz 25-lecia, 50-lecia, 60-lecia kapłaństwa z postanowieniem wobec Boga wiernego wypełniania obowiązków powołania. No proszę. Podobnie wierni, którzy uczestniczą w takiej ceremonii, mogą uzyskać odpust zupełny. Kochani, więc wzięcie udziału w prymicji, w takim jubileuszu okrągłym kapłaństwa, no, odpust zupełny możemy uzyskać. Dalej. Za udział z pobudek religijnych w uroczystym nabożeństwie eucharystycznym odbywanym na zakończenie kongresu eucharystycznego. Dalej, za odprawienie rekolekcji przynajmniej przez 3 dni. O, to nas interesuje. Przynajmniej 3 dni rekolekcji, możliwość uzyskania odpustu zupełnego. No to w parafiach często się praktykuje. Bo ważne jest to, by kapłani poprowadzili konkretną modlitwę w intencji uzyskania odpustu zupełnego. My, kochani, się nie łudźmy, że wierni to zrobią sami. Wielu zapomni, no niestety czasami też to lenistwo duchowe wygrywa, więc jak jest poprowadzona modlitwa o odpust. My ludzi musimy uczyć korzystania z tych bezcennych darów. Zobaczmy, gdybyśmy wykorzystali te dary odpustu i za duszę w czystu je ofiarowywali,
miliony dusz poszłoby szybciej do nieba, może miliardy dusz nawet, z czyśca weszłoby szybciej do nieba. Gdyby wszyscy katolicy ofiarowali od 1 do 8 listopada odpusty za dusze zmarłych, miliardy odpustów. Mamy taką moc, kochani, niesamowitą, tak w cudzysłowie mówiąc, by pomóc tym duszom. Za co jeszcze odpust zupełny możemy uzyskać? Za pobożny udział w kilku naukach misyjnych z uroczystym ich zakończeniem. Za przyjęcie z pobożnym usposobieniem błogosławieństwa papieskiego Urbi et Orbi. Nawet przez telewizję lub radio. No to można jak najbardziej połączyć się z papieżem i błogosławieństwo Urbi et Orbi. Odpust zupełny. Pobożne nawiedzenie jednej z czterech bazylik większych w Rzymie. Kochani, i odmówienie tam tych modlitw w intencjach papieskich. Na przykład raz do roku wybranym przez siebie dniem, tak? W uroczystość patrona bazyliki, czy w jakiekolwiek święto nakazane bazylik czterech większych w Rzymie. Co jeszcze? Za udział w nabożeństwie podczas duszpasterskiej wizytacji. No, przyjeżdża biskup, udział w nabożeństwie, odpust zupełny możemy zdobyć. I nawiedzenie kościoła parafialnego w dniu święta tytularnego, czyli patrona. No więc, kochani, to jest ten odpust parafialny. No właśnie, wielokrotnie mamy odpust parafialny, ale modlitwy o odpust nie słychać. Szkoda. Przyszliśmy zdobyć do kościoła odpust, a ciekawy jestem, ile osób ten odpust rzeczywiście zdobyło, bo modlitwy nikt nie poprowadził. Kiedyś jednemu księdzu mówię, ale może modlitwę o odpust ksiądz poprowadzi, to każdy indywidualnie. No, ciekawy jestem, ilu rzeczywiście wiernych w dniu odpustu parafialnego pomodli się w intencjach papieskich, by i z tą świadomością przyjmie komunię świętą, biorąc udział w mszy świętej, tak, czy w jakimś tam nabożeństwie. No właśnie, to jest to pytanie. Tam, gdzie odbywa się synod diecezjalny, możemy zdobyć odpust, nawiedzenie kościoła lub ołtarza w dniu jego konsekracji na przykład. No i kochani, teraz jeszcze, właśnie, poza tym udziałem w drodze krzyżowej, możemy zdobyć odpust za nabożeństwo gorzkich żali w kościele w Polsce. Nie ukrywam, że zawsze jak prowadzę nabożeństwo gorzkich żali czy drogę krzyżową, zawsze mówię o możliwości odpustu i mówię i prowadzę modlitwę w intencji odpustu. Raz na tydzień w Wielkim Poście w kościele w Polsce możemy uzyskać odpust zupełny. Nie wiem jak za granicą, bo wiem, że gorzkie żale to jest typowo polskie nabożeństwo. Nie wiem, czy ten odpust nie jest czasami tutaj ograniczony do terenu Polski. Trzeba by to sprawdzić. Tu nie jestem do końca przekonany. Jest teraz odpust zupełny na godzinę śmierci, kochani. Posłuchajmy. To jest coś niesamowitego. Co jest napisane w dokumentach kościelnych na temat odpustów? Jeżeli nie ma kapłana, który udzieliłby umierającemu sakramentów i odpustu zupełnego, bo jest odpust zupełny, który kapłan udziela na mocy przywileju od stolicy apostolskiej przy zagrożeniu życia. To jest coś niesamowitego. Wielka tutaj władza, jaką ma kapłan, którą wyposaża go papież, przy osobie umierającej może udzielić mu odpustu zupełnego. Ale dajmy na to, że ktoś jest odpowiednio dysponowany, jest w łasce, ale ksiądz nie może przybyć. Żeby udzielić mu tego odpustu, to Kościół mu je udzieli w momencie śmierci, tak czytamy. I o ile za życia miał zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw, ciekawe, do uzyskania tego odpustu chwalebną jest rzeczą posługiwać się krucyfiksem lub krzyżem. Czy w łasce uświęcającej i jakieś modlitwy za życia odmawiane, taki zwyczaj i, kochani, pragnienie zdobycia odpustu, całowanie krzyża, na przykład, no, w godzinę śmierci Kościół mu udzieli odpustu zupełnego. Kościół, Matka Nasza, tak o nas się troszczy. To jest coś nieprawdopodobnego, kochani, ale oczywiście chcemy modlić się, by kapłan był przy nas, bo to jest o wiele łatwiejsze, kiedy ktoś poprowadzi w tych doświadczeniach duchowych ostatnich chwil i to jest kapłan. Mówiąc o odpustach zupełnych, nie sposób pominąć odpustu, o którym w dzienniczku świętej Faustyny. Jak wiemy, Pan Jezus powiedział do świętej Faustynie o odpuście na święto miłosierdzia Bożego. Kto zanurzy się w jego miłosierdzie, tak, przyjmie komunię świętą. Tam jest też mowa o spowiedzi świętej, ale tak to interpretuje się, że trzeba być w łasce uświęcającej, bo w ten dzień wszyscy są raczej wyspowiadani po świętach, w związku z tym przyjęcie komunii świętej, zanurzenie się w Boże miłosierdzie w dzień Bożego miłosierdzia, w tę niedzielę, tak zwaną niedzielę białą, tak, to jest niedziela po niedzieli zmartwychwstania, to, kochani, tutaj możemy uzyskać całkowite darowanie kar za grzech, kar i win. Tak mówi Pan Jezus w dzienniczku świętej Faustyny. On nie jest wpisany na oficjalną listę odpustów,
ale o tym odpuście wielkim, który Pan Jezus obiecuje Faustynie na Dzień Miłosierdzia Bożego, też trzeba nam wspomnieć. Więc kochani, to jest coś niesamowitego. Tyle mamy odpustu, tyle możliwości zdobywania za siebie lub za zmarłych odpustów zupełnych. A teraz jeszcze parę słów o odpustach cząstkowych, bo czas nam się kurczy, a katecheza długa. Generalnie, kochani, tak. Odpusty cząstkowe zyskujemy za każdy czyn pobożny uczyniony w łasce uświęcającej. Nie trzeba tam przyjmować komunii świętej, nie trzeba się modlić w intencjach papieskich. Tak? Na przykład poprzez wypełnianie obowiązków stanu, niesienie krzyży codzienności, przez cierpienie, łącząc się z Chrystusem, uzyskujemy odpusty cząstkowe. A więc to wszystko ma formę pokuty. Łączy się z jakimś odpustem cząstkowym, cząstkowym darowaniem kar za grzech. Jest już formą pokuty, tak? Przychodzenie z pomocą potrzebującym współbraciom, jakieś formy postu, no to właśnie dawanie jałmużny. Wiemy, że jałmużna to jest gładzi grzechy i to też jest jakaś forma zdobywania odpustu. Za publiczne dawanie świadectwa wiary, uczenie innych wiary, katechizowanie i tak dalej. No, są modlitwy, do których Kościół jasno przypisuje odpusty cząstkowe. Sobie o niektórych powiedzieliśmy. Na przykład Anioł Pański odmówiony, prawda? Aniele Boże stróżu mój, wierzę w Boga. Psalm 51, tak? Psalm Miserere, ten pokutny typowo. Pod Twoją obronę. No, wiele modlitw, właściwie każda modlitwa łączy się z możliwością uzyskania odpustu cząstkowego, czyli jakimś częściowym darowaniem kar za grzechy. No właściwie cały czas praktykując naszą wiarę, w jaki sposób pokutujemy za nasze grzechy. To jest też coś nieprawdopodobnego, coś niesamowitego, bo my tak tego nie łączymy, tak tego nie rozumiemy. A przecież podstawową formą pokuty jest wypełnianie naszych obowiązków stanu i niesienie naszych krzyży. No właśnie, a nie jakieś biczowanie się włosienicą, czy biczowanie się, czy noszenie włosienicy, prawda? Są takie już pokuty bardziej, bym powiedział, ekstremalne. No. Ale na przykład, kochani, samo uczestnictwo we mszy świętej już daje nam odpust cząstkowy. Jak msza gładzi kary za grzech, jak się uczestniczy w niej w łasce uświęcającej. Samo przyjęcie komunii świętej. Mówimy, że komunia gładzi grzechy lekkie, jakieś tam ileś tam grzechów lekkie, jak się jest w łasce, a przecież też gładzi kary, jakąś część kar doczesnych. Więc łączy się z jakimś odpustem cząstkowym. Zbudzanie aktów żalu. Doskonałego, nawet niedoskonałego, jak jest się w łasce. Też na pewno jakieś tutaj gładzi kary za grzechy. Pobożne uczynienie znaku krzyża świętego. Przeżegnanie się wodą święconą. Noszenie medalika, szkaplerza. Do szkaplerzy są odpusty przypisane, prawda? Różne. Przebaczanie innym. Robienie rachunku sumienia wieczorem codziennie. Duchowa komunia święta. Wysłuchiwanie kazań różnych. Czytanie dobrych książek. Otrzymywanie błogosławieństwa od kapłana. No, to wszystko, kochani, co jest sakramentalium, co jest sakramentaliami, tak, naszymi, i w ogóle każdy sakrament celebrowany łączy się z udzieleniem odpustu cząstkowego. To jest bardzo szerokie zagadnienie, czyli łączy się z darowaniem po części kary doczesnej za grzechy. Więc jak myślimy, że w ogóle nie pokutujemy, to tak do końca nie jest, bo jeżeli jesteśmy, staramy się żyć w łasce, pobożnie wykonywać nasze zadania codzienności i jakieś czyny pobożnościowe, to też już to wszystko ma formę pokuty. I jeszcze parę słów na koniec, takim bardzo ciekawym zagadnieniu, droga pani redaktor, drodzy kochani słuchacze i widzowie też tutaj telewizji Chrystusa Króla, to są odpusty dawne. Otóż otwierając dawne książeczki do nabożeństwa, jakieś dawne mszaliki, wielu z nas na pewno uczestniczy w liturgii tradycyjnej, możemy spotkać się z odpustami, do których jest określona liczba lat lub dni. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, tak? Od razu mogę powiedzieć, że te odpusty cząstkowe, do których Kościół dodawał ilość lat czy ilość dni, zostały zniesione przez Pawła VI. Ostatnia edycja Enchiridion Indulgentiarum, czyli księgi odpustów, tak, opublikowana przed II Soborem Watykańskim, miała miejsce w 1950 roku. A więc te dawne odpusty, możemy, one są z roku 50 lub jeszcze wcześniejsze, tak? Ale dokonano później reformy, jak zresztą w ogóle całej liturgii, i tu mamy lata, rok 68. Jest to nowa edycja Enchiridion Indulgentiarum, dołączone jest Norme de Indulgentiis do tego dekretu.
Więc tu już mamy reformę, od 1968 roku zostają zniesione odpusty, do których przypisywano liczby dni i lat. Obecnie obowiązuje czwarta edycja Enchiridionu, to jest z 1999 roku. Oczywiście no, Stolica Apostolska też udziela różnych odpustów na bieżąco, są i specjalne miejsca, gdzie można zdobyć różne odpusty. To nie jest wszystko, co ja powiedziałem, bo jest rok jubileuszowy, na przykład jakiś tam odpust, papież daje możliwość zdobycia. Więc to jest rzeczywistość dynamiczna i żywa. Też kwestia miejsca i kwestia odpowiedniego też czasu. Ale kochani, jeżeli mamy odpusty na przykład, do których przypisane są dni i lata, jak najbardziej módlmy się tymi modlitwami. To też nie jest tak, że one już nie działają. Kościół już nie dookreśla ilości dni i lat, które jakby w wielkości tego odpustu cząstkowego, ale one cały czas skutkują, bo wszystkie modlitwy przynoszą nam konkretne właśnie darowania jakiejś ilości kary doczesnej, tak jak już powiedziałem. I teraz o co chodziło z tymi latami i dniami? Bo niektórzy myślą, to jest szalenie ciekawa sprawa, że na przykład tutaj za odmówienie modlitwy Leona XIII święty Michale Archaniele, tak, znamy wszyscy tę modlitwę, ten egzorcyzm prosty Leona XIII, i tam przypisane było za odmówienie tego 10 lat odpustu. I tak sobie weźmiemy teraz na tapetę, co to znaczy, tą modlitwę. To znaczy, że za odmówienie święty Michale Archaniele Kościół do 1968 roku, tak, przypisywał 10 lat odpustu. Czy to znaczy, że będzie 10 lat czyśćca mniej? Nie. To nie o to chodzi. Czy to znaczy, że będę miał odpuszczone kary za grzechy, za wszystkie grzechy z 10 lat życia? Nie, też nie. Jak to, kochani, rozumieć? To nie jest takie proste wytłumaczenie. Mianowicie, ale postaram się to zrobić. To są odnośniki do pierwszych wieków chrześcijaństwa, do pierwszych pokut, tak? A więc przypuśćmy, za grzech, dajmy na to apostazji, wyparcia się wiary chrześcijańskiej, katolickiej, było 10 lat pokuty, tak? A więc to trzeba przełożyć proporcjonalnie na grzechy współczesne. A więc za proporcjonalnie wielki grzech, jak za proporcjonalny grzech do apostazji, bym miał darowane kary za grzechy. A więc chodzi o wielkość odpustu cząstkowego i nawiązuje to do konkretnych pokut pierwszych wieka. Tak? Jeżeli zadaną modlitwę było 40 dni odpustu, to za grzechy, za które wtedy musiano pokutować, ja mam za proporcjonalną za grzechy o proporcjonalnej wielkości odpuszczone kary doczesne. Tak to mogę jakoś pokrótce wytłumaczyć. Więc jest to jakby przełożenie wielkości odpustu cząstkowego z pierwszych wieków na obecny czas. Że za ten grzech, za który pokutowano 10 lat wtedy, ja mam darowane kary doczesne. Tak, obecnie. No, może trudno to zrozumieć, nie potrafię prostszym językiem, ale zachęcam, by modlić się tymi modlitwami. Na przykład było za Pan mój i Bóg mój, kiedy ktoś powiedział po cichu lub w myśli, wpatrując się w hostię podniesioną w trakcie mszy świętej, 10 lat odpustu, tego co pamiętam. No, więc tutaj były zasłużenie do ołtarza, przy ołtarzu do mszy świętej był odpust i tak dalej. Mówię, no w wielu dawnych książeczkach możemy spotkać się tak, nie wiem, 7 lat odpustu i 3 kwadragens za odmówienie tej modlitwy. Odpust dał Pius IX, tak, na przykład. Więc on jest zniesiony formalnie, ale nie znaczy, że ta modlitwa już nie działa. Ona daje takie same łaski, taką samą ilość kar odpokutowanych, jak dawała wtedy. Oczywiście zależy to od naszego duchowego zaangażowania, od naszej wiary, od tego, jak pobożnie wykonamy dany czyn. Także zachęcam, by mu odmawiać jak najczęściej wszystkie te modlitwy, chociażby do świętego Michała Archanioła, by mówić Pan mój i Bóg mój, czy duszo Chrystusowa uświęć mnie po przyjęciu komunii świętej i by wejść w te dawne odpusty dookreślane ilością dni i lat i z tych pięknych modlitw, które wielu papieży nam dało i jak najbardziej korzystać. To wszystko, o czym mówiłem, bo powoli już kończymy, na temat odpustu w Kościele Katolickim możecie bez problemu na mojej stronie autorskiej pietrasdawid.pl zdobyć, jest całe opracowanie. Więc kochani,
Czas Wielkiego Postu, czas pokuty, no to wspaniała sposobność, byśmy odkryli na nowo, czym są odpusty w Kościele katolickim. Wspaniała możliwość odpokutowania naszych grzechów. Wielkie narzędzie. Także korzystajmy jak najczęściej i za siebie, ale też za te biedne dusze w czyśćcu cierpiące. Wspaniały czyn miłosierdzia podejmując za te dusze. Wszystkim życzę owocnego czasu Wielkiego Postu i odkrycia na nowo tego wielkiego daru, jaki jest w Kościele. Daru odpustów. Bóg zapłać. Bardzo dziękuję, że zechciał ksiądz podzielić się swoją wiedzą na temat odpustów i poproszę jeszcze o błogosławieństwo dla nas wszystkich. O, myślę, że poruszymy już nie jeden ważny temat w kontekście pokuty, w kontekście Wielkiego Postu, ale wszystko w swoim czasie. A teraz niech Boże błogosławieństwo stąpi na nas wszystkich i serca tego kapłańskiego błogosławieństwa udzielę. Pan z wami. I z Duchem Twoim. I was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pozostańcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Z Panem Bogiem i do usłyszenia. Tak, z Panem Bogiem. Dziękujemy.